W bardzo trudnej sytuacji finansowej znajduje się sądecka spółka MPK. Pieniędzy może zabraknąć na paliwo i na wynagrodzenie dla pracowników. Informacje te zostały przekazane niejako przy okazji dyskusji nad projektem uchwały budżetowej. Przypomnijmy, według poprawek do budżetu na 2021 rok radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz zdecydowali o przesunięciu z wydatków bieżących MPK 4 100 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty mieszkańcom do taryf za wodę i ścieki, deklarując jednocześnie, że jeśli pojawią się wolne środki, Rada Miasta podejmie decyzję o przekazaniu ich do spółki. Konsekwencją takiej decyzji będzie konieczność ograniczenia wykonywania usług. Zmniejszeniu ulegnie około 500 tysięcy liczba wozokilometrów wykonywanych na terenie miasta Nowego Sącza, co wymusi podjęcie działań restrukturyzacyjnych w obszarze zatrudnienia, głównie w grupie kierowców autobusów. Szacujemy, iż trzeba będzie zwolnić około 30 osób, uwzględniając również zwolnienia w pozostałych grupach zawodowych. Administracja, warsztat, kontrola ruchu. Jednak jak się okazuje, sytuacja finansowa spółki jest bardzo poważna. Jak mówił Stanisław Bębenek, dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta, dokładne dane kosztowe za ubiegły rok będą znane dopiero w sierpniu, ale już teraz można przypuszczać, że będą znacznie wyższe niż za 2019 rok. Jest prowadzona karta sądeczanina, nowo sądeczanina. Proszę Państwa, z tego tytułu nie ma wpływów. Wpływy w roku 2019, to mamy rozliczone, to były około 9 milionów złotych. Wtedy karty nie było. A więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o kartę, to trzeba wziąć jedno, że wpływy na pewno będą się kształtowały na poziomie około 5 milionów, to co jest kartę. Pan prezydent tu wnioskuje 4,5 miliona złotych na pokrycie. I jak mówił Stanisław Bębenek, koszty spółki mogą wynieść nawet 32 miliony złotych. Jeżeli ma wyliczona ta wartość 15 milionów i do tego 2 miliony 300 ze strony gmin, pytanie, to jest 17 milionów 300. A gdzie jest reszta do 32 milionów? Pytanie, kto pokryje z jakichś środków ponad 11 milionów? Czy będzie spółka egzystowała przy tych 17 milionach 300? Bo ja uważam jako inżynier i wielokrotnie zajmuję się przez kilka lat transportem. Na pewno braknie na wypłaty na paliwo. Może się więc okazać, że miasto będzie musiało przekazać spółce dodatkową, znacznie większą rekompensatę. Z tego, co mówi pan dyrektor Bębenek, wynika, że mówimy o znacznie większych pieniądzach, które będą potrzebne do tego, żeby MPK zafunkcjonował. I będziemy musieli wrócić do tego tematu i sądzę, że pierwszym momentem, i tutaj deklaruję absolutną, przynajmniej mówię ze swojej strony, ale sądzę, że moich kolegów również, w momencie, kiedy będziemy mieli wolne środki po rozliczeniu ostatecznym, to po prostu podejmiemy decyzję o przekazaniu tych środków do MPK. I jak mówił radny Krzysztof Głódz, konieczna będzie dodatkowa dyskusja na temat sytuacji finansowej sądeckiego przewoźnika.